Cześć, Paweł Skocz, sportowe Love Love. Rozpoczęły się już kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich w Tokio, kwalifikacje męskie, ponieważ na te kobiece przyjdzie nam jeszcze poczekać do jutra. Natomiast jeśli chodzi o te męskie rozgrywki, sobota, przepraszam, niedziela, to trzy mecze, które zakończyły się rezultatami 3-0. Także nie było one przedłużane, natomiast mogliśmy zobaczyć kawałek dobrej siatkówki. Na początek Francuzi podejmowali Serbów. Tutaj Serbowie kompletnie nie istnieli w tym meczu, nie mieli argumentów, które przemawiałyby za tym, że mogliby zwyciężyć w starciu właśnie z Francuzami. Francja 3-0 w setach 25-21, 25-21, 25-22. Później czas na kolejne starcie Słowenia z Belgami. Słoweńcy mają na koncie także triumf nad reprezentacją Polski, natomiast tutaj 3-0 zwyciężyli z reprezentacją Belgii. Pierwszy set 25-23, drugi 28-26 i trzeci 25-20. Ostatnie starcie, jakie mogliśmy oglądać tego niedzielnego dnia, to Czechy-Niemcy. Tutaj triumf reprezentacji Niemiec 3-0, 25-19, 25-22, 25-20. Natomiast w tym drugim secie wcale to nie było takie przesadzone, ponieważ prowadzili tam Czesi i to Niemcy odrabiali straty. Natomiast należy zwrócić uwagę, że drugi set to popis w zagrywce Georgi Grozera. Tutaj fenomenalnie 8 punktów łącznie Niemcy zdobyli z pola zagrywki w tej drugiej partii i to przyczyniło się głównie do tego, iż mogli odnieść końcowe zwycięstwo w secie, a później także w całym meczu. Dla Niemców jest to istotna wygrana, ponieważ oni marzą o tym, żeby awansować na te igrzyska olimpijskie, które odbędą się właśnie w Tokio. Także zobaczymy, jak sobie poradzą w kolejnych starciach. Natomiast niedziela to trzy kolejne mecze. Holandia-Serbia godzina 14, 17 Bułgaria-Francja i 20:10 Belgia-Niemcy. Także znowu zobaczymy mnóstwo sportowych emocji. Myślę, że należy właśnie oglądać te starcia, ponieważ poziom w wielu spotkaniach będzie z pewnością wyższy niż ten, który zobaczymy na Igrzyskach Olimpijskich. Tutaj europejskie reprezentacje rywalizują o jedno miejsce. O jedno miejsce, które da awans właśnie na Igrzyska Olimpijskie. A tych czołowych reprezentacji jest tutaj mnóstwo i dlatego możemy oglądać wiele, wiele ciekawych akcji, zagrań, a także popisy siatkarzy na przykład w polu zagrywki, tak jak wczoraj Grozera. Zobaczymy, jakie będą rozstrzygnięcia tych niedzielnych meczów. Oczywiście sobie też na szybko gdzieś tam przeanalizujemy. Natomiast po tym pierwszym dniu, co można stwierdzić? No, Francuzi przyjechali do Berlina na te mecze z niekompletnym składem, natomiast potrafili odnieść zwycięstwo nad Serbami. To pokazuje, że reprezentacja Francji niewątpliwie będzie mocna. Słoweńcy, tutaj raczej bym się zastanawiał. Nie obstawiam tych zawodników ze Słowenii jako tych, którzy mogą wywalczyć sobie awans. Natomiast Niemcy pozytywnie mnie zaskoczyli właśnie z uwagi na tą zagrywkę. Mają kilka mankamentów w swojej grze, ale wczorajsze starcie właśnie z Czechami pokazało, że ta zagrywka to będzie chyba ich kluczowy atut i mogą tutaj postraszyć nawet tych najlepszych. Cóż, tyle na teraz. Żegnam się z Wami. Na pewno połączymy się po tych poniedziałkowych starciach eliminacyjnych. Zobaczymy, jakie będą rozstrzygnięcia tych starć. I zobaczymy, o czym będziemy mogli sobie porozmawiać. Cześć, pozdrawiam, na razie.